Czołem, tutaj Jaszcząb z PES Site. Dostaliśmy do redakcji kopię recenzencką Minecrafta w wersji na PlayStation 4 i chciałem wam pokazać mniej więcej mechanizm, jaki tu można stworzyć, zanim będzie recenzja, zanim zacznie się hejt na ocenę, czy za to, że w ogóle zajmujemy się taką grą na obecnej generacji, bo to nie przystoi. To jest zwykły podest. Podest umieszczony koło drzwi uaktywnia te drzwi, czyli je otwiera. Przechodzimy, za nami się zamykają. No, jeden z takich prostszych konstrukcji. Jedna z prostszych konstrukcji, które można zrobić, ale skomplikujemy to teraz trochę. Użyjemy redstone'a, czyli czerwonego kamienia w polskiej wersji. On działa jak przewód energetyczny. Z jednej strony łączymy go z przedmiotem, który ma zacząć działać, z drugiej strony z przyciskiem albo z dźwignią, która go uaktywni. Tutaj stworzę zwykły przycisk. Tutaj zamieszczamy na klocku, naciskamy przycisk, przewód się zapala. I coś się dzieje, czyli drzwi się otwierają. Nic skomplikowanego, proste rzeczy, a można urozmaicić swoją budowlę, zrobić jakieś takie, prawda, przejście do swojego mieszkania magiczne. Tak czy inaczej, teraz ciekawsza rzecz, piston, czyli tłok. Tłok, działanie tłoku polega na tym, że wypycha klocek, który stoi przed nim. No i dla takiego tłoku można znaleźć masę zastosowań. To jest też piękno Minecrafta, możemy tutaj zrobić wszystko i gramy tak naprawdę pod siebie. No, czy wolicie zabijać potwory, polować na bossów i szukać loota, czy bardziej budować rzeczy, czy bardziej konstruować takie właśnie skomplikowane mechanizmy. No to nie jest skomplikowane, to jest zwykły tłok, ale to jest początek do czegoś, co zaraz wam pokażę, nad czym pracowałem stanowczo zbyt długo. Tłok działa, działa, wypycha. Teraz sprawdźmy, czy wypchnie zwykły klocek i... Tak, tak, jest sukces, udało się. Skoro mamy już zaawansowane techniki w małym palcu, to teraz szybko jeszcze zabawa pistonem kleistym, który wraca z wypychanym klockiem na swoje miejsce. I próbowałem zrobić drzwi, ukryte drzwi można nawet tym sposobem zrobić. No, na początku nie za bardzo chciały działać, ale mówię, to moje początki, dopiero uczyłem się, jak to wszystko działa, więc dajcie mi chwilę. I zaraz powinno wszystko banglać. I jeszcze tutaj teraz magiczna technika łączenia przewodów. Jeszcze z drugiej strony szybko pach. I uwaga, wspaniale. Jestem dumny z siebie. Teraz zobaczcie moje największe dzieło. Największe dzieło, zarazem podsumowanie tego filmiku. Pach. No, słuchajcie, no, ciężko mi wyrazić słowami, jak bardzo dumny jestem z siebie, że udało mi się coś takiego zrobić. To jest prosty, znaczy zobaczcie, no to wydaje się skomplikowane, zajęło mi prawie godzinę. Tak naprawdę myślę, że osoba ogarniająca temat zrobiłaby to w 5 minut. No ale cóż, no coś, co zrobiłem sam, to nie jest czas stracony. Rzeczywiście, no słuchajcie, świetne rzeczy można robić w Minecrafcie, także nie wstydźcie się i grajcie. Siema.